Dzień dobry, ja jestem Nerwarian, a to będzie paradis do Warwicka na dżungli w nowym patchu. Okej, zaczynamy z maczetami 2 patinami. Aktualnie maczeta kosztuje 400 zł, więc starczą tylko na 2 pationy. A jak pamiętacie z Warwicka, więcej nam nie potrzeba, także jest to po prostu idealnie dla Warwicka. Dlatego też jest to po prostu idealny patch dla Warwicka. I nie chodzi tutaj tylko o ten sustain, ale chodzi też o itemy. Ale to o tym będzie wszystko w tym poradniku. Dlatego też jest dobry właśnie Warwick. O kurczę, bo muszę smashować. On trafił. Dlatego też jest dobry, ponieważ wszystkie kampy o wiele więcej biją. Więc po prostu żonglerzy, którzy mają tam jakiś właśnie lifesteal, działają po prostu świetnie tutaj. I teraz zmieniło nam się w tym patchu to, że golemy wróciły do normalnego czasu, czyli 1.55. I będziemy zaczynać na golemach, a później będziemy szli na reda. A jeśli gracie po czerwonej stronie, to zaczynacie na żabie i idziecie na blue. Tak to działa. Smajtujemy tego pierwszego. A można to zrobić go bez smajta. Bez tego gusto. Tylko właśnie tu jest trochę ten minus. Czy na Warwicku nie ma to większego znaczenia, bo i tak jest cały czas na full HP, więc to jest ok. Minus jest taki właśnie, że jak gdyby nie wszyscy jeszcze wiedzą to, że powinno się zaczynać na tych dwóch innych minionach. A działa to tak po prostu, że dostajecie drugi poziom od razu, a na drugim levelu bez problemu robicie tego reda. Także tak nam się troszkę zmienia ta dżungla. A jeśli zrobicie właśnie te golemki albo tą żabę, to bez problemu robicie blue czy reda. Także tak nam to wygląda. Teraz tak, albo sobie idziecie na blue, albo sobie czyścicie wszystko po kolei tak naprawdę. Nie ma to jakiegoś takiego większego znaczenia. No bo Warwickiem i tak nie gankujemy, prawda? Wiecie jak działa Warwick, nie więcej, jeśli oglądaliście poprzednie poradniki. Jakoś zbytnio się nim nie gankuje, no bo przed szóstym poziomem i tak no za dużo po prostu nie narobicie. Smajtowanie blue jest słabe, no bo smajtowanie blue daje nam, odnawia nam tylko manę, prawda? Więc średnio nam jest to potrzebne, prawda? Z aktualną maczetą i tak dostajemy manę, więc nie będzie nam to potrzebne. Kogo byśmy chcieli smajtować w nowej dżungli? Na pewno dobrą opcją jest ta żaba. Bo dzięki tej żabie mamy dodatkowy DPS. Zadajemy w ciągu 3 sekund ile? 24 obrażeń. Już zawsze są to jakieś tam dodatkowe obrażenia, które są zadawane dla minionków dżungli, co nam przyspiesza po prostu naszą szybkość czyszczenia dżungli. Także to działa nam super. Smajtowanie wilków jest słabe moim zdaniem. No dostajecie tego ludka, co sobie tutaj biega. Ale nie jest to jakoś tam świetne, więc raczej bym to robił na zasadzie jakieś ostateczności po prostu. Chyba, że jeśli bierzecie przeciwnikowi wilki, to może wtedy byłoby to nie najgorszą opcją, no bo wtedy macie wizję, gdzie jest dżungler, prawda? Więc to jest całkiem ok. Ale jak mówię, no jeśli na swoich wilkach chcecie smite użyć, no to nie bardzo, raczej nie bardzo. Ok, weźmy sobie coś z jego dżungli, tak myślę. No bo Mastery był teraz na topie, no to szybko go nie będzie. Tu wezmę sobie tą żabę. Będziemy potrzebować czerwony. Ładnie. Czerwony itemek, który właśnie jest głównym powodem, dlaczego Warwick jest aktualnie najsilniejszym dżunglerem. I raczej jest prawie chyba cały czas banowany, tak mi się wydaje jeszcze. Za mało rankedów grałem, żeby to ocenić. Po prostu cały czas miał bana, jak ja go próbowałem, dlatego też nagrywam to na teambuilderze. Ale że wiem, że dużo ludzi gra normalne, czy tam jakieś inne rankedy na niskim poziomie, tam pewnie nie jest banowany ten Warwick jeszcze. Więc myślę, że poradnik się przyda wielu ludziom. I po prostu tak to wygląda, że aktualnie Warwick jest strasznie, strasznie silny. Więc sugerował po prostu bym nim granie.
póki można, bo zgaduję, że w następnym patchu już będzie nerfiony, więc przygotujcie się na to, że już nie będzie taki OP. Dostał nerfa na tego, na to ulti niby w poprzednim patchu, prawda? No ale po prostu to nie wystarczyło. Jest aktualnie sustain plus smite i to jest po prostu OP, także no coś musi być tu znerfiono, tylko nie jestem pewny, czy będzie to sam Warwick, czy będzie to ten przedmiot, bo ten przedmiot ogólnie jest silny, jeśli chodzi o czerwony plus fioletowy, ale no zobaczymy po prostu, co zrobi Riot, prawda? Zobaczymy, zobaczymy, a i tak ten patch jeszcze będzie około 2 tygodni, więc myślę, że się może to komuś przydać, plus dużo ludzi po prostu jak gdyby totalnie, kompletnie nie wie, co robić w tej dżungli, więc dlatego też poradnik myślę, że się przyda dla dużej ilości ludzi. Ale tutaj o czym trzeba powiedzieć, ten smite na tym wrajcie, czy jakkolwiek się nazywa, jest bardzo dobry. Jeśli zesmajtujecie tego gościa tutaj, to później jeśli będziecie przechodzić obok Warda, to dostajecie wtedy orakla, także super sprawa. Jeśli macie smite'a, to zawsze smite'ujecie tego, nie wiem co to teraz jest, dla mnie to jest cały czas wright. Tilk, jak mówiłem, nie ma sensu. Nie ma sensu totalnie smite'ować. Smite'owanie żabie jest ok. I co, golemy też są tam w miarę ok, bo troszkę pomagają w clearze. Tutaj golemy jeszcze dają coś takiego, że jeśli uderzycie tury, to zadajecie więcej obrażeń, więc to też jest w miarę dobra opcja. O, co piąty auto-atak dostajemy tam stuna na tych monsterach, ale jeśli atakujemy turety, to dostajemy ileś tam obrażeń dodatkowych, więc to też jest spoko opcja. Kurczę, red nam się pokaże za 10 sekund, ja się bawię z tym, no dobra. Już weźmy go, żeby była ta wizja. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to jeśli zabijemy tego gościa, tego żuka, czy cokolwiek to jest, ciężko mi powiedzieć, co to jest, no to się nam pojawia tutaj on. I jeśli przez to przebiegamy, to dostajemy movement speed, czyli po prostu mamy zwiększoną prędkość ruchu i mamy darmowego warda. I tutaj co jest fajne, że tego warda się nie da zniszczyć, także żaden jakiś tam czerwony trinket czy cokolwiek nie będzie działał, więc jest to super. Tutaj od razu pamiętajcie o tym, że jeśli tam się chcecie cofnąć, to się cofnijcie wcześniej oczywiście. Weźcie sobie tego czerwonego plus jakieś tam buty, te piątki na przykład. Bo rzadko kiedy będzie tak, że farmicie do 1850. No ja akurat mam taką możliwość, więc tak zrobię. Okej, okay, cofamy. Bierzemy czerwony plus fioletowy. Czerwony daje nam to, że jeśli zesmajtujemy przeciwnika, to później na tym przeciwniku mamy zwiększone, znaczy mamy dodatkowe obrażenia. True damage, mamy na nim wizję i mamy zredukowane obrażenia od niego, więc po prostu idealny trinket do duelów. Idealny. Plus fioletowy daje nam coś, co jest, jak można powiedzieć, latarnią z tamtego sezonu, czy no, z czwartego sezonu. Teraz mamy ten presezon niby, no to z poprzedniego sezonu. A że na Warwicku zawsze graliśmy właśnie latarnię, no to idealnie nam to działa. Co ta Lux zrobi? Nie da rady. Niestety, to sobie weźmiemy, można się przydać. Aha, i maksujemy W, żeby mieć jak najszybszy właśnie clear w dżungli. Aha, to do tego fioletowego jest to jak stara latarnia, czyli za zabicie właśnie tamtych dużych minionów mamy zwiększony damage. I działa to bardzo, bardzo fajnie. I tutaj właśnie za asysty i za kille dostajemy 2 staki. Czyli coś, czego nie było na latarni wcześniej, a coś, co ja bym osobiście wolał, coś takiego na latarni właśnie. Ale tego nie wprowadzili to teraz. Myślę, że właśnie to, że dostaje się 2 za asystę, myślę, że to będzie znerfione. Tak mi się wydaje, że za to się zabiorą. Takie mam wrażenie, no ale zobaczymy. W Riocie nie pracuje, więc nie wiem. Ale się zobaczy po prostu. No jestem też sam ciekawy, jak oni to ugryzą, no bo
Aktualnie Warwick ma wygranych 59% gier, więc jest to po prostu za duża liczba. Teraz postaram się właśnie dać smite'a z ulti, żeby wam pokazać, jak bardzo dużo bije to ulti. Czy to na razie i tak jest dopiero sam początek gry, 10 minuta, zobaczcie. Ja i tak zgaduję, że około połowy HP będzie brało moje ulti. Jest to bardzo duża ilość. Ale po prostu na 16 poziomie, z tym i z Wits Endem, jest się po prostu zabija kogoś na jedno ulti. Co jest zdecydowanie przesadzone, prawda? No tam na midę zejść w sumie. Kurczę, nic tu nie ma. A minus tej dżungli nowej jest taki właśnie, że miniony się respią teraz. O, ładnie. Miniony się respią teraz 100 sekund. To jeszcze jako taką ciekawostkę powiem, że jak macie tego te staki, jeśli zabijecie tych tutaj. Boże, nie wiem co to jest. Te stworzenia. To też dostajecie staka, także warto je zabijać. Myślę, że jest warte tego. Dostajecie tam chyba 35 golda, więc spoko. No i plus oczywiście ta wizja, to przyspieszenie, myślę, że warto się na nich zatrzymywać. Tego mastera jej chyba spotkamy. Czy on idzie na topa? Trochę się jej bije, trochę mają. Okej, okay, czyli jest tutaj mastery. A już tam jest. Lecę. No to zaraz Władimir musi na czas coś zagrać. Ojej, niestety. Okej. Okay. Okej, okay, dalej nie możemy. O, to nie było dobre. I dobre. Okej. Okay. Wyszło fajnie. Myślałem, że ta Lux może tyle obrażeń zrobić, ale jednak. Spoko, spoko. Okej, okay, następnym itemkiem. I tutaj można grać tak. Albo możecie grać Wits Enda, albo możecie grać Botrka. Ja jestem większym fanem Wits Enda, szczerze powiem. Więc ja też sugerowałbym raczej ten przedmiot. Co do butów. Możecie albo buty piątki, żeby się szybciej przemieszczać. Albo możecie... Ninja Tabi, żeby oczywiście więcej. Znaczy, jak jest dużo obrażeń fizycznych, to oczywiście Tabi. Mercy są też ok, no bo jeśli mają dużo CC. I co? Buty trójki też może nie są złe, jeśli jest dużo spowolnień w przeciwnej drużynie. A tutaj akurat jest Morgana, Oriana. Więc mają sporo CC, więc raczej pewnie Mercy zrobię. Aczkolwiek jednak aktualnie bym chciał dofarmić tego Wizenda. Także tutaj full farm, po prostu ta gierka w sumie wychodzi. No ale tak to wygląda na Morwiku, że raczej się po prostu farmimy do samego 11 poziomu najpierw było, jeśli tylko, znaczy po 6 poziomie, inaczej, do 6 poziomu się farmicie. Na 6 poziomie próbujecie coś gankować ze swojej multi. Jeśli tylko macie ulti, to starajcie się gankować. A myślę, że nie ciężko będzie gankować z tym ulti Warwicka. Dajcie smite, dajcie ulti. O, i teraz się nam włączyła ta opcja. Tutaj mamy Warda. Nie wiem, czy tam czasem jeszcze nie ma Warda. Także to jest to, co wam mówiłem. Tutaj ten smite na tym daje nam właśnie tą opcję, co widzicie. Fajna, fajna rzecz. A tutaj co do smoka. Smok uderza za pomocą fal. Czyli na przykład jeśli jest skierowany w drugą stronę, to będzie... Jak gdyby... Czekajcie, bo na razie muszę zabić. Dobra. Jeśli robicie smoka, obróćcie go w drugą stronę. Teraz tylko wy dostajecie obrażenie. A jeśli byłby zwrócony w stronę tutaj, w tą stronę, to wszyscy by dostawali obrażenia. Także jeśli jesteście właśnie dżunglerami, obróćcie tego smoka w drugą stronę. Tak to teraz powinno robić po prostu. Ja wezmę sobie jeszcze szybko gleby, cofniemy się pod jego Wicenta i budki. Jeszcze jakoś nie tylko będzie 11 poziom. I wtedy po prostu... Zaczyna się magia na Warwick. Aha, Morton. Czekajcie, mamy tutaj zabawkę dla Mortona. Albo i nie mamy. A nie wiem, gdzie jest zabawka Mortona. Taki laser jego, na który reaguje zawsze.
Także działa to tak, że mamy dodatkowy damage z tego przedmiotu, dodatkowy przedmiot z Witzenda, dodatkowe obrażenia ze Smite'a i to wszystko, wszystkie te obrażenia działają z naszym ulti. Że działa to po prostu idealnie. Więc widzę, że nie chcę blue, okej. Okay. Teraz się postarała się zesmajtować kogoś i dać na nim ulti. Zobaczycie, ile to obrażeń robi, aczkolwiek wolałbym jeszcze mieć na stipułażem, no ale... Wszystkiego mieć nie można. Aha, i tutaj od razu już skoro to jest pora Indy Warwicka, to myślę, że można też powiedzieć, jakie są kontry na tego Warwicka. Oczywiście QSS, który potaniał w tym. Potaniał w tym patchu. No i to właśnie było ulti za 80% na pierwszym poziomie. Także wystarczyło sobie tam jeszcze kudać i by umarł. A, wolałbym nie umierać. Dziękuję. Czekaj, mi się uleczył. O, nie wiem, czy tam nie za daleko tym. No niestety, nie mogę pomóc. Także, no, ulti na pierwszym poziomie 80%. Drugi level ulti na 100% był umarł. OP, no trochę. Także teraz od 11. Ja też taki minus, że miał 9 poziom, prawda? Chciałbym na przykład na Mastery spróbować to ulti dać. Sobie zgarnę asystę, jeśli ją zabijemy. Dobra. Dobrze. Zgarniemy. Też pamiętajcie właśnie o tym, żeby farmić tą flarę. No bo jeden duży minion to jest jeden dodatkowego obrażenia na ulti, a ulti działa 5 razy, także to jest tak naprawdę 5 dodatkowych obrażeń na ulti. Załóżmy, że macie 10 staków więcej, to już jest 50 obrażeń więcej na ulti, więc strasznie, strasznie dużo tak naprawdę. Damy sobie tego duszka, niech on tam patrzy. Jak się rozgląda. To jeśli jeszcze tak bardzo chcecie sobie dołożyć obrażeń, to oczywiście obok tego Witzenda można jeszcze tego botrka zrobić, prawda? To wtedy już w ogóle będziecie kosić. W sumie zaraz może sobie spróbuję w tej grze tak zrobić. To wam pokażę na 16 poziomie. Myślę, że nawet wtedy bym zabił. To akurat nie ma tanków zbytnio. Nawet jak bym to dał na Mundo, to myślę, że pewnie bym go zrobił. Więc no to jest po prostu ta moc aktualnego Warwicka. Jutro stream będzie, lecę, nie mam smite'a. Za chwilę powinien być, aczkolwiek chyba ja nawet tu nie jestem potrzebny, co? O, nie bardzo jestem potrzebny. To żyje, żyje Vayne. Vayne myślę, żebym go bez większego problemu zabił. Ale coś zgaduję, że to będzie w 20 minucie surrender. Chciałbym jeszcze pokazać to ulti przynajmniej. Jak zabija kogoś ze 100 HP do 0. No, to jest aktualny Warwick. Smite, ulti i zabijacie kogoś po prostu. Także dwa przedmioty. Jeśli chcecie jeszcze więcej, no to oczywiście wtedy jeszcze tego botka sobie strzelcie. A, no i tutaj już Vayne napisała nerfing coming. A no, jak mówię, to już mówiłem wcześniej, to jest kwestia czasu, aż to zostanie znerfione. To jest po prostu kwestia czasu. Macie. Czy teraz jeszcze jakby tego botrzka dołożyć? Ale jestem ciekawy. Jeśli nie poddadzą, to jeszcze zobaczymy. Ja zgaduję, że będzie teraz surrender. A jeśli nie, to zobaczymy. Jak to będzie kosztować. Jeszcze sobie wyobraźcie. Smite, 16 poziom, te 3 przedmioty. Nikt nie może tego przeżyć. Tylko jak mówiłem, a jeśli gra się na Warwicka, QSS. Tylko, że minus jest taki, że nawet jeśli Warwicka ściągniecie z siebie, że tak powiem, to i tak wam zada obrażenia, więc to jest taki trochę minus.
Ale możecie na przykład się lifestealować, czy tam sobie rzucić shielda na siebie, czy cykony, prawda? Więc to jest taki plus. Także combo będzie teraz wyglądało tak, że dajemy smite'a, botrka, może Q i dopiero wtedy dajemy ulti. Wszystkie te miniony też bardzo szybko padają, tylko minus jest taki, że mamy oczywiście mało jakiegoś tam defa. Chociaż szkoda tej ulti, bo za mało HP mają. Chciałbym go nie marnować. Ale chyba już koniec Zofii. Chociaż jeśli mu zejdzie ulti, tylko Zofii. Aś tu. Okej, bez smite'a. To nie było sensu. Wystarczająco zadaje obrażeń bez smite'a. A i teraz co na następne przedmioty? Oczywiście, bo to już powiedziałem. Na następne przedmioty sugerowałbym tak, że zrobicie sobie coś pod defa, czyli pod armor. Coś pod magic resist. I tutaj będą to... Spirit Visage będzie bardzo okej. Okay. Pokażę te przedmioty, bo wiem, że niektórzy używają polskiej wersji. Spirit Visage. HP Magic Resist, Cooldown Reduction. Więc też będziemy mogli częściej nasze ulti castować, więc spoko opcja. No i co do defa, czyli armoru, to albo Frozen Heart, tam jeszcze to CDR-y są takie fajne, przyjemne, albo oczywiście Omen. Te dwie rzeczy, na te dwie rzeczy powinniśmy patrzeć. Chciałbym jeszcze testować to ulti, kurczę, jestem bardzo ciekawy. Tak akurat troszkę taka nierówna gra na 10-0, to nie bardzo. Nie bardzo równe. Jest taku 57, także całkiem niezła liczba. Czyli tak działa Warwick aktualnie. Póki nie jest znerfiony, póki mamy patch 4.20. No to sugerowałbym grać, o ile nie jest zbanowany, no bo po prostu jest bardzo łatwą postacią i bardzo silną. Więc no zalecam po prostu zdobywać te punkty, czy tam zwycięstwo, póki można po prostu. Zrobimy sobie tak. Tak, tak. Nie, nie stać, ale będziemy stać za chwilę. Okej. Okay. Okej, co jest? Dobra. Teraz musimy wykastować ulti. Może na Gnarze? Ojo, ja sobie też kupił Katlasa jakieś. Nie Katlasa, tylko tego kulta. Niech ktoś będzie z full HP. Chcę zobaczyć, jak ktoś umiera. 100 do 0. Jeszcze botka będzie gotowy. Tak ma starej, że najlepiej chyba skoczyć. No. Warwick. A to jest kot mój. Weź tu. To jest właśnie Warwick. Skakujesz, zabijasz. Jeszcze sobie wyobraźcie 16 poziom. No. Także to jest... 24 minuty? A, to całkiem szybko się zmieściliśmy, żeby po prostu pokazać, dlaczego Warwick jest w aktualnym patchu OP. Turret. Okej, surrender. Także to było na tyle z Warwicka. Jak mówiłem, grajcie póki możecie. Myślę, że 4.21, tam już będzie nerf Warwicka. Jeszcze nie wiem jaki. Ale jeśli nie będzie, to się bardzo, bardzo zdziwię. Także powodzenia na Summoner's Rift. Bye, bye.